Starzy wyjadacze, Owen i Noah. Cóż mogę o nich powiedzieć? Jeśli chodzi o Owena, to nadal potulny grubasek lubiący jeść. Chociaż mam wrażenie, że w wariackim wyścigu troszkę z tym stonował. I pomimo tego, że uważałem, iż w pierwszym sezonie nie do końca zasłużył na wygraną, tak w wariackim wyścigu muszę przyznać, że mi zaimponował. Fakt czasem narobił przypału Noah, ale zachowywał się jako taki dobry przyjaciel wobec niego. Wspierał go w tym, aby to Noah zagadał do Emmy, i coś z tego wyszło. Oczywiście również Kitty, siostra Emmy, pomagała, ale umówmy się, mówimy tutaj o starych wyjadaczach. Jeśli chodzi o Noa, to tutaj bardzo mi również spodobało się to, że od trzeciego sezonu totalnie zmienił charakter. Z postaci, która była strasznie głupio-mądra, przerodził się w sympatycznego chłopaka, z którym można byłoby owalić niejedną kratę piwa. Dodatkowo widać, że nie robił sobie jakiś turbo z Owena, jak na przykład można było zobaczyć na początku sezonu trzeciego. I bardzo mi się podoba, że jego postać została w tym wypadku naprawiona. Bardzo jest mi szkoda ich, że nie udało im się wygrać wariackiego wyścigu, bo widziałem pełen w nich potencjał. No ale trudno, może kiedyś dostaną taką szansę. Miejmy nadzieję i trzymajmy kciuki.